ma pani. Proszę. Bardzo proszę, ministranci, chodźcie trochę dalej. Kochamy się trochę. Stańcie się tutaj od boku. Jak u mnie, to nie byłeś ze sprzętem. Nie było, że...
Rysia też mamy. Tak, ale no, jednak jest. Błogosławimy. Boże, kapłanie. Jak oni, którzy kapłani są praktyki, ludzie, którzy prowadzi duchowo, Białoruś. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, w świętym Kościele Boga, niech będą z wami wszystkimi. Drodzy bracia i siostry, z radością przybyliśmy tutaj, aby przez złożenie ofiary Chrystusa poświęcić ten Kościół. Ze szczerą pobożnością bierzemy udział w tych świętych obrzędach i z wiarą słuchamy Słowa Bożego, aby nasza wspólnota odrodzona w jednym źródle chrzcielnym i karmiona Eucharystią przy tym samym stole pańskim rosła na duchową świątynię i postępowała w nadprzyrodzonej miłości, gdy się gromadzi przy jednym ołtarzu. W imieniu wszystkich rodzin naszej parafii
oraz wszystkich mieszkańców chciałbym wyrazić radość, że w tym miejscu, w naszym osiedlu mamy możliwość spotykania się z Jezusem, który mieszka wśród nas. Cieszymy się, że ta parafia staje się także naszym domem. Jest nim dla nas dorosłych, ale także dla naszych dzieci. Uczestnictwo w dzisiejszej uroczystości jest dla nas mieszkańców tej wspólnoty parafialnej bardzo ważnym wydarzeniem. Cieszymy się i dziękujemy za naszą parafię. Prosimy księdza arcybiskupa o modlitwę w naszej intencji. Klucze do domu są zawsze bardzo ważne z pokolenia na pokolenie. Ten, który buduje, a później, który przekazuje. Więc zapas. Wstępujcie w bramy Pańskie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki. Księdza arcybiskup, koncelebranci za księdzem arcybiskupem. Nie wolno. Jeszcze nie. Księża ci panowie Thank you.
1998 roku wykonano modlitwę wiktorii oraz założono rekonstrukcyjnie kościoła wraz z przykryciem go dachem. W 2000 roku przykryto kościół. 29 września 2000 roku dokonano uchwalenia kamienia węgielnego, który poświęcił wcześniej błogosławiony Jan Paweł II. Od tego momentu w nowym kościele sprawowana jest liturgia. Równolegle do posługi liturgicznej prowadzone były systematyczne prace wykończeniowe i instalacyjne wewnątrz, jak i na zewnątrz nowo powstałej śrubki. Tutaj w sierpniu w pierwszym roku przygotowano część domu parafialnego do zamieszkania przez księży. W 2002 wykonano instalację ogrzewania podłogowego w kościele oraz instalację elektryczną i nagłośnicową. W 2003 roku tynkowano wewnątrz kościoła. W roku 2004 fasadę kościoła wieńczono wieżą i krzyżem. Pod koniec 2005 roku zakończono prace związane z sufitem kościoła. W 2007 roku przewieziono z Wilna kopię obrazu Jezusa Miłosiernego i powieszonego w bocznej kaplicy. W marcu tego roku nastąpił montaż wszystkich drzwi drewnianych do kościoła. Następnie wykonano elewację zewnętrzną całego kościoła i prywatnie. 2 grudnia 2007 roku nastąpiło poświęcenie kaplicy wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. W 2008 roku zostało zmienione całe nagłośnienie w kościele, zakupione nowe organy. W 2009 wykończono prezbiterium kościoła, położono posadzkę, budowano marmurowy ołtarz na Polskę oraz przygotowano miejsce na obraz patronki parafii. W sierpniu 2009 roku poświęcono ikonę Matki Bożej w głównym ołtarzu. W 2010 roku w drugiej bocznej kaplicy został umieszczony obraz błogosławionego Jana Pawła II oraz umieszczono w niej relikwie błogosławionego księdza Jerzego Łuszki, które wspólnota parafialna otrzymała od mamy księdza Jerzego Mariany Łuszki. W 2011 roku położono posadzkę na całym kościele. W tym roku w czasie misji parafialnych w kaplicach bocznie zawieszono obrazy świętego ojca Pio, świętej siostry Faustyny, sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. 28 sierpnia 2011 roku w czasie pustu parafialnego została poświęcona figurka Matki Bożej w oknie zewnętrznym na główne wejście do kościoła dla ojców Paulinów. W 2011 roku odbył się remont wieży kościoła. W 2012 poświęcono figury Matki Bożej, Najświętszego Serca Pana Jezusa, Świętego Józefa, umieszczone je w otoczeniu kościoła. W tym samym roku zostały zakupione nowe dębowe ławki, kręczniki do świątyni. W 2013 roku wymieniono sufit prezbiterium i powieszono lampiony. Integralną częścią kościoła stanowi również przylegający bezpośrednio do niego budynek domu parafialnego. Znajduje się w nim kancelaria parafialna, nowoczesna aula z wieloletnim przeznaczeniem, pomieszczenia gospodarcze i wydzielona część mieszkania na parafialnie. Dla całej wspólnoty parafialnej przyszedł czas wielkiej radości dzisiejszego dnia, że wspólne dzieło, jakie zostało podjęte dla chwały Bożej, zostało ukończone. Prosimy Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Wacława o uroczyste poświęcenie naszej świątyni parafialnej. Ksiądz arcybiskup poświęci teraz wodę i pokropi nią ołtarz, ściany kościoła i nas wszystkich tutaj zgromadzonych. To pokropienie jest znakiem pokuty, ale równocześnie przypomnieniem naszego chrztu, dzięki któremu zostaliśmy włączeni do Kościoła, który tworzymy w zjednoczeniu z Chrystusem. Drodzy bracia i siostry, poświęcając uroczyście tę świątynię, pokornie prosimy naszego Pana i Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty i na pamiątkę naszego chrztu oraz z którą poświęcimy ściany i ołtarz nowego Kościoła. Niech sam Pan wspomaga nas swoją łaską, abyśmy posłuszni natchnieniu Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy, trwali wiernie w Jego Kościele.
przez Ciebie wszelkie stworzenie osiąga światło życia. Ty otaczasz ludzi taką miłością, że nie tylko żywisz ich z ojcowską troską, lecz miłosiernie obmywasz ich z grzechów i sprowadzasz nieustannie do jedności z Chrystusem, który jest ich głową. W swoim miłosierdziu postanowiłeś, że grzesznicy, którzy przyjmą chrzest, umrą dla grzechu i powstaną do nowego życia razem z Chrystusem, aby stać się członkami Jego ciała mistycznego i dziedzicami wiecznej nagrody. Uświęć tę wodę swoim błogosławieństwem, aby pokropienie nas i ścian tej świątyni było znakiem przypominającym sakrament chrztu, w którym obmyci z grzechu staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego Ducha. Spraw, abyśmy z wszystkimi braćmi, którzy będą w tym kościele sprawowali święte sakramenty, doszli do niebieskiego Jeruzalem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
I w tej świątyni zawsze rozbrzmiewa Słowo Boże, aby wam odsłonić tajemnicę Chrystusa i przyczynić się do waszego zbawienia w Kościele. Czytanie z Księgi Nehemiasza. Kapłan Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli w stanie je zrozumieć. I czytał z tej księgi zwrócone do obrazu znajdującego się przed bramą wodną, od rana aż do południa, przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli, a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu. Znajdował się bowiem wyżej niż cały lud. A gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga. A cały lud, podnosząc ręce swoje, odpowiedział: Amen, Amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, także lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: ten dzień jest poświęcony Panu Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał słowa prawa. I rzekł im Nehemiasz: idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Podbijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma. Albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość Pana jest waszą ostoją. Oto Słowo Boże. No.